Siemanko, cześć, czołem. Na pewno kojarzycie Clinta Eastwooda, albo przynajmniej Lucky Luke'a. A może czujecie klimat Dzikiego Zachodu i przypadacie za spaghetti westernami? Jeśli tak, to mamy dla Was propozycję nie do odrzucenia. Grając w To jest napad, możecie się poczuć jak Billy the Kid albo Wódz Czerwona Strzała. To jest napad jest szybką karcianką, ponieważ rozgrywka trwa około 30 minut. Gra przeznaczona jest dla dwóch lub nawet czterech graczy i trzeba mieć 10 lub 110 lat. Będziemy w tej grze zbierać swoją bandę i napadać na pociąg. Brzmi jak scena z westernu z lat 60. Owszem, dokładnie tak. Możemy się wcielić w jedną z czterech frakcji, takich jak... Indianie, kowboje, dezerterzy i Meksykanie. Aby w sprytny sposób z nutą blefów licytować sobie wagon pełen łupów, takich jak złoto, pieniądze lub dynamit. Zobaczmy, co jest w środku. Zobaczmy. Za egzemplarz pokazowy gry dziękujemy naszej księgarni. Miły gest. Wysłać nam gierkę do recenzji. Przyjmiemy każdą. Niewielka gabarytowo, no bo to w końcu karcianka. Z takim ładnym, klimatycznym rysunkiem. Z napadem. Temu Indianu oku wyszło. Bo tak przymrużył, bo tak celuje, nie? Tak. To dlatego. Jest pociąg, jest Indianin, jest i jakiś tam rewolwerowiec, więc zaglądamy. Zobaczmy. No i wita nas. Znacznik pierwszego gracza. Złota podkowa. Cieniutka taka złota podkowa. Wita nas również wlepka, którą możemy sobie w opakowaniu przylepić, podpisać. Wiemy, czy tak. Gra. Komu pożyczyli? No. Komu pożyczyli? Komu nam... Oddaj, bo no, to moje. Ktoś pożyczył na przykład. Instrukcja. Instrukcja, tak, instrukcja. No, czytałem w wersji PDF. Króciutka, treściwa. Raczej można szybko się dowiedzieć, jak w to grać. No nie wygląda to na zbyt skomplikowaną grę, więc chyba rzeczywiście pudełeczku, fajna grafika jak zawsze. Lubię, jak są fajne grafiki w środku, a nie zwykły po prostu szary karton. To jest miłe. Mhm. Plik kart. Czyli wszystko, co jest nam potrzebne do zagrania. Otwieramy, jak znajdziemy. Otwierajkę. Co my tu mamy? Tak, wagony pociągu, o którym wspomnieliśmy, na który będziemy napadać. Zielone to są wagony z pieniędzmi, czy z dolarem właśnie. Dolary. Z dolarem. I one są numerowane, bo tyle punktów pewnie otrzymamy za zdobycie takiego wagonu. Mamy ze złotem również. Wagony. I z dynamitem. Chyba trzeba było trzy kolory różne dać, no to dynamit. No kto napada na dynamit? No aczkolwiek... Wydaje się w następnych większych napadach na bank. Na bank, dokładnie. I lokomotywa. Ekspres. No o, jest nawet takie małe logo naszej księgarni. Także... I pociąg już jest. Pociąg jest. Praktycznie mamy naszą planszę do gry gotową. Co prawda te wagony powinny być odwrócone rewersami, ale do tego jeszcze przyjdziemy. Ale my je pokazujemy. Okay. I nasze cztery bandy. Cztery frakcje. Czy to one są posegregowane, tak? Czyli mamy naszych rewolwerowców. Kowboi? Tak, kowboi. Czyli mamy kowboi. Masz kapelusz. Rzeczywiście jest nawet kapelusik na tak, jest kapelutek. Także... Okej. Okay. I to są dezerterzy. Czyli dezerterzy z wojska. Tu nic innego. Trzy rodzaje... Trzy rodzaje grafik. Jest pani z muszkietem, pan z rewolwerem i pan z mapą. I są dwustronne. W sensie dwudzielne. Tak, są. Do tego też przejdziemy, czemu one mają różne rodzaje jakby punktacji po jednej i po drugiej stronie. Kogo my tu mamy jeszcze? Indian. No to Indianie też będą pewnie trzy różne grafiki. Jest pani tutaj z jakimiś szczeletami, są z tomahawkami, panowie i z łukiem. I Meksykanie. Tak, jest pani Meksykanka. Jest z dynamitem jakiś Pablo González. Elegancko. Grafiki są całkiem przyjemne i sympatyczne. Jest ich może niedużo, ale w sumie na co więcej. Mało zróżnicowane. No i tak pewnie nikt na to nie będzie patrzył. Dokładnie. Na grafikę, bo tylko będziemy patrzeć na cyfry. I mamy kartę pomocy, pomagajki. Która nam mówi, jak wygląda przebieg rozgrywki. Wygląda na to, że jedna więcej jedna nic pomagajka. Okej. Okay. No, dziwne podejście. Myślę, że każdy z graczy dostanie. No ale dobra, gra jest taka prosta, że naprawdę ta pomagajka. I jak widać, z dwóch stron jest napisane K.
karta pomocy. Już jest. Wersja podstawowa. Aha, nie zauważyłem. I wersja zaawansowana. Okej. Okay. Na szybkości przytoczymy, jak wygląda wersja podstawowa. Mhm. Przebieg rozgrywki. Doczepienie 3 nowych wagonów do naszej lokomotywy ciówci. Pokażmy, jak to. Tak. Czyli mamy taki układ i wyciągamy sobie. Dołóż się do pociągu po jednym wagonie z każdego stosu. Ale to w pierwszej turze jest taki układ i dopiero jakby w kolejnych będziemy dokładać. Tak. To jest napad. Wyślijcie do napadu swoich bandziorów pojedynczo albo spasujcie. Który by się? Może Meksykan? Może Indian? Indian? A ja bym chciała rewolwerowców. Rewolwerowców. Proszę uprzejmie, tak zwanych cowboy. Czy może pamiętasz, ile trzeba mieć kart na ręce? 5. 5. To taka klasyczna cyfra. Ja mi się wydaje, że 5. No. Zgaduję. Myślę, że wiesz i 4, powiesz. 5. Ja wezmę Meksykanów. Aha, tylko nie podasowałem, ale to. To nic. Nie. Więc dokładamy bandziorów pojedynczo lub spasujcie. Czyli do każdego wagonu musimy dołożyć odpowiednim kolorem chyba naszego bandziora. Czyli tak, chcemy iść po złoto. Będziemy sobie tak jakby to licytować, ja musiałabym tak? tą panią na przykład do złota doczepić. Jakbyś tak chciała do dolarów, no to może ją odwrócić, nie? I dołożyć do tego. No to powiedzmy, że ja swoją panią wysyłam na dolary. Na dolary, na złoto w sensie, a ja na dolary. Boże, racjonal, tak. Tak, no to ja... Guldeny. Tutaj... Złote guldeny. A jeszcze na przykład mogę sobie wysłać dwóch pojedynczo, znaczy można jednego do jednego wagonu, ale mogę na przykład wysłać do każdego wagonu po jednym. Myślę, że możesz dodawać, aż ci się nawet karty skończą. Ale nie bądźmy tacy zachłani, wezmę sobie jeszcze, położę tutaj. Dobra, okej. Okay. Czyli to ja w takim razie ci przelicytuję może i dołożę, bo chyba tak kładziemy, tak? Czy kładziemy, jakby to? Żeby było, nie no, będzie widać, nie? Że to jest... Musimy po prostu pociąg położyć, tak? I każdy będzie miał dostęp od swojej strony. Sprytne. Sprytne podejście. O. Tak, no, nawet lepiej, oczywiście, że tak. Tak. I tak. Okej, okay, no to ja... aha, i masz tylko swojego tutaj gościa, nie? Na tym. A ja mam swojego Pablo Escobara, tutaj. Nawet podobny. I to. I na przykład... zaraz. Nie no, kurczaczki. Bo to... Wagony damy tutaj, żeby nam nie zaburzały. Okej, okay, okej. Okay. Feng Shui. Feng Shui. W ten sposób. Tak, tak. Okej. Okay. I teraz ty, tak? Ja pasuję. Pasujesz. Okej. Okay. Nie wiem, co. No tak, ty pasujesz. Teraz no to ja dołożę tutaj. Jak mogłeś. I co się dalej dzieje? Ja do. No. Okej, okay, dołożę na przykład tu. I tyle. I tyle. No wtedy wychodzi. Chyba można na to, tak, mogę tak zrobić. Że ja kradnę. Ty kradniesz to, bo masz największą ilość, wiadomo. I ta karta idzie do pudełka. Nie gramy już tym gościem. Tak. On sobie idzie, bye bye. On idzie do pudełka. Do pudła. Do pudła. Ogromnego pudła. I teraz tak, ja wygrywam tutaj. No wygrywasz. I te też idą do pudła. No idą. Ale biorę sobie wagon, a ty sobie bierzesz z powrotem tego. Bo nie udało ci się. I teraz jak jest remis, to obydwaj, nikt nie bierze tego. I obydwa chyba idą do pudła. Smutny los. Smutny los kobojów. A Dziki Zachód to nie są, proszę pani, rurki z kremem. I mam dwa ogony. I meg jest taki właśnie, że ja się pozbyłem kart w dużej ilości i teraz będę mógł w nowej turze dobrać tylko dwie. Więc mam ograniczone możliwości, a ty masz tych kart 4. Więc prawdopodobnie kolejną licytację wygrasz. Dlatego dobrze czasem spasować. Dokładnie nawet tak. Na Dzikim Zachodzie. Tak. No i chyba na tym ta gra polega. Myślę, że tych zasad to jest troszeczkę więcej. Są bardziej skomplikowane, oczywiście. Ciężko to mówić o skomplikowaniu zasad przy takiej grze. W wersji chyba tej bardziej rozbudowanej, bo tam jeszcze dochodzą jakieś te... nie pociski, tak, tylko naboje. Natomiast ta wersja podstawowa wygląda chyba tak. Jest 6 takich rund, które się rozgrywa. No i po prostu kto będzie miał najwięcej punktów z tych wagonów, wygrywa. Dokładnie tak. Sprawa, na koniec gry dodajcie wartość wszystkich zdobytych wagonów. Wygrywa osoba z najwyższym wynikiem. W wersji zaawansowanej dzieje się praktycznie to samo, aczkolwiek zdobywanie punktów jest troszeczkę inne. Ponieważ liczba żółtych wagonów razy najwyższa wartość żółtego wagonu plus jeden z największą liczbę żółtych naboi. Czyli liczymy jeszcze naboje, które tutaj... Jasne. Nie wiem, czy będzie widać.
może widać. W lewendolnym rogu, tak. Rogu są takie naboje. No, słuchaj. Jak ktoś lubi takie gry, nawet nie wiem jaki to, jaka to jest mechanika, nie push your luck, nie? Bo to... Poniekąd, troszeczkę. Nie? Bo tak ryzykujesz, a zobaczymy, czy mi... Taka, ja bym to nazwał licytacją po prostu. No jest, licytujesz tak, o ten wagon, nie? I, no i musisz po prostu wyważyć, czy warto jest o ten wagon walczyć, czy lepiej sobie tą kartę zostawić, tak jak na przykład mam tą siódemkę, nie? No właśnie. Tutaj widać, że są różne wartości w pawionach, od 2 do 4, tak? Wszystko. Więc nie wiadomo, czy następny na przykład będzie miał wyższą wartość. Tak, czy będzie warto u niego na przykład się bić, tak, nie? Nam zostanie więcej kart, ktoś tam, Meksykanin się wyprztyka ze swoich bandziorów i wtedy wiadomo, że na przykład jeżeli chcemy więcej dynamitu, to będziemy atakować, a on już na przykład nie ma czym. Prosta pewnie rzecz. Jak jest więcej osób, czyli te 4. Tak, fan jest większy, ciekawsza. Więcej się dzieje, tak. Więcej tych bandziorów jest, więc trzeba może trochę więcej pomyśleć nad tym, co się robi. No spoko, bardzo prosta rzecz. Prosta, całkiem ładna graficznie. No mi osobiście wizualnie się nie podoba. Po prostu jest nudna. Ale grafiki są jest. Ładne. W sensie chodzi o to, że one są dopracowane. Nijakie są. Takie jest. O, masz 3 rodzaje, wiesz, kart, każdy ma. Blasne szpetnie. Rozmawiamy tylko o tym, o wizualiach. No to jak dla mnie jest to nuda. Po prostu. Nuda, jeżeli chodzi o grafikę. Karty jak... To karty do gry, jakie zwykłe, są już bardziej interesujące. Coś tam się dzieje na nich, no, nie? Ale sam powiedziałeś, że to nie musi być interesujące, bo potrzebuje wiadomo, jedynie na no jasne. Ale są w miarę czytelne. Postaci są... To nie jest po prostu, nie wiem, zwykły rewolwer, żeby było wiadomo, że to są rewolwerowcy. Tylko jednak są dobra, postacie. Okay. Coś tu się dzieje. Może nie za dużo, ale się dzieje. Karty... No to karty... Cieniutkie. Nie są jakieś hipercienkie, ale przy karciankach jednak się foliuje. Chociaż przy foliowaniu no, one będą sobie dalej działały, tak jak mają działać, nie? Znaczyki pierwszego gracza jak zwykle jest nam totalnie niepotrzebny. A kto wie, może przy 4 graczach ma to jakiś, sens. Złota podkowa. No jest. No, spełnia swoją rolę, ma szybką, prostą karcianką, taką stosunkowo też chyba tanią. Plus jest taki, że jest mała. Malutka, tak. Pudełko, to nawet to pudełko jest zbędne, to po prostu tak. Talię to do kieszeni można wziąć albo do woreczka. Najgorzej woreczek, który jest dołączony do zestawu, woreczek stylowy, jest strasznie cienki. Stylowy woreczek foliowy. Minus, to jest mega cienki, na pewno nie wytrzyma za bardzo. Myślę, że przy pierwszym nawet wkładaniu tutaj pośpiesznym kart on się może rozedrzeć. Żebym się nie wygupiał nawet dodawaniem takiego woreczka. No ale dobra. Minus. Minus, że dali minus za woreczek. O, możecie sprawdzić. Mega proste zasady, jak ktoś lubi coś sobie na szybko zagrać na ławce, zobaczyć. W parku chyba, no to jak najbardziej. No coś ciekawego. Dziękuję. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Lajkujcie, subujcie, oglądajcie, komentujcie. Zapraszamy! Zapraszamy do sklepu Limanowskiego 16, Shop Gracz. Mamy wszystko jeszcze więcej. Ale nie mamy biletów komunikacji miejskiej. Nie pytajcie. I przestańcie pytać. I nie mamy gier na peceta. Nie mamy. Nie ma. I na Xboxa też już nie ma. Też już nie ma. Więc błagam. Dajcie już na spokój. Dajcie żyć.